pan sądzi o obecnej sytuacji w świecie? Daliśmy się złapać w sieć, którą utkał internet. To więzienie zrobiło z nas jednostki aspołeczne. Do tego praca często po 12 godzin dziennie. Nie ma czasu dla rodziny, nie ma czasu dla siebie. Życie w takim stresie nieraz wpędza do grobu. Powoduje depresję, popycha do samobójstw. Znowuż przykro patrzeć na ludzi bezdomnych, którym za łóżko służy ławka albo chodnik. Przyrost naturalny wzrasta, liczba miejsc pracy przeciwnie. Nie zatrudnia się ludzi, lecz programuje maszynę. W dzisiejszych czasach komputery robią wszystko za nas. Nic dziwnego, że w Stanach problemem jest nadwaga. Z drugiej strony państwom afrykańskim doskwiera głód. Ludzie tam mogą się najeść, ale chyba kun, gdzie zamiast jedzenia importuje się broń, a ulice miast nierzadko służą za front. Ludzie czarno-biali, wynalazcy i bynajmniej. Nie chodzi mi tu o odcień karnacji, architekci rzeczy poprawiających byt, a zarazem twórcy broni mogącej wszystko obrócić w pył. Liczy się zysk, kapitalizm nami zawładnął. Wielu wspięło się na szczyt po drodze, kupiąc moralność, wielu spadło w otchłań własnej chciwości. Miejmy nadzieję, by w ślad za nimi nie spadły bomby. Miliony osób już narzeka na deficyt wody i powoli kończą się naturalne zasoby. Naukowcy szukają alternatywnych źródeł mocy. Coraz więcej powstaje elektrowni jądrowych. Jednak pamiętajmy, Fukushima, Czarnobyl. Trzeba zdać sobie sprawę, jak ten przemysł jest ryzykowny. Ponadto wzrasta zanieczyszczenie środowiska, także niedługo nie będzie się opłacało oddychać. Szerzy się terroryzm, alkoholizm, rasizm, biali wobec czarnych, czarni wobec białych. Innymi słowy, społeczeństwo się stacza. Największym zagrożeniem dla nas jest nasza cywilizacja. Nie bójmy się domniemanej zagłady z kosmosu i tego, że kilometrowe fale dobiją do lądu. W połączeniu z nową epoką lodowcową, nim to nastąpi, ludzie sami się wykończą. Ludzie czarno-biali, wynalazcy i bynajmniej. Nie chodzi mi tu o odcień karnacji, architekci rzeczy poprawiających byt, a zarazem twórcy broni mogącej wszystko obrócić w pył. Liczy się zysk, kapitalizm nami zawładnął. Wielu wspięło się na szczyt po drodze, kupiąc moralność, wielu spadło w otchłań własnej chciwości. Miejmy nadzieję, by w ślad za nimi nie spadły bomby.